się tutaj na międzynarodowym plenerze artystycznym, który jest już po raz piąty organizowany przez Stowarzyszenie Odin we współpracy z galerią, miejscową galerią BWA. I jest to sympozjum międzynarodowe, w którym uczestnicy pochodzą z różnych państw. Przyleciały do nas dwie panie ze Stanów Zjednoczonych, siostry zresztą, obie artystki. Mamy uczestniczki dwie również z Italii. Mamy Helgę z Niemiec. Mamy Kristinę ze Szwecji, mamy dwóch panów z Bułgarii, jeden z nich jest również profesorem wyższej uczelni w Bułgarii i zajmuje się edukacją artystyczną. Mamy również kolegę z Serbii. Także jak widać, przekrój jest międzynarodowy i uczestników jest... No i mamy dwie panie z Ukrainy naturalnie. Trzy pierwsze edycje naszych międzynarodowych sympozjów odbywały się właśnie na Ukrainie, w Krzemieńcu. Miejscu bardzo ważnym dla kultury polskiej. I tam też odbywały się pierwsze edycje. Teraz ze względu na sytuację polityczną, jaka jest na Ukrainie, w poprzednim roku i w tym roku te spotkania odbywają się w Polsce, ale naturalnie z udziałem artystów z Krzemieńca. Ja zajmuję się edukacją artystyczną. Jestem profesorem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i współpracuję właśnie z Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną w Krzemieńcu i wszyscy uczestnicy, artyści są jednocześnie nauczycielami akademickimi właśnie w Krzemieńcu. Chcieliśmy dzisiaj zaproponować Państwu techniki proste, które dają efekt. I obserwujemy pracę i jesteśmy naprawdę zdziwieni, że ten efekt jest tak fantastyczny, tak wspaniały. Mieliśmy również wielką satysfakcję, że ta edukacja przez sztukę tutaj sprawdziła się w 100%, bo Państwo mieli ogromną radość z wykonywania tych zajęć. No i rezultat jest też absolutnie satysfakcjonujący wszystkich. Wspomniała Pani Profesor, że to są techniki proste. Jakie to dokładnie techniki? Tak, no tutaj zaczęliśmy od malowania linijką. Teraz Państwo wykonywali przygotowanymi przez nas stemplami kompozycje właśnie z udziałem stempli. Czyli trochę graficzną, ale jednocześnie właśnie taką też dającą tutaj duże możliwości. Natomiast to właśnie malowanie linijką pozwoliło na wyzwolenie takiej ekspresji, niezwykłej ekspresji, która jest tutaj w tych uczestnikach. I ta technika pozwoliła właśnie na pokazanie tej ekspresji. Wszystkie prace są niezwykle kolorowe. Nasza wiedza pozwoliła na wykorzystanie takich zestawów kolorystycznych, które tutaj absolutnie się sprawdziły. No i powstały bardzo ekspresyjne, ciekawe, kolorystycznie kompozycje abstrakcyjne. Podejrzewam, wręcz jestem pewna, że Państwo sami na pewno nie wykonaliby kompozycji abstrakcyjnych. Natomiast tutaj z udziałem właśnie tej techniki, która była dla Państwa nową, bo pytaliśmy, po raz pierwszy wykonywali pracę w tej technice plastycznej, ona wyzwoliła zupełnie inne pokłady takiej wrażliwości artystycznej, która tutaj zaprocentowała właśnie w postaci tych niezwykle ciekawych, interesujących prac. Takie warsztaty, które są organizowane tutaj dla podopiecznych, co dla Państwa, czym są dla Państwa? No po prostu rozrywką wspaniałą, umysłowo i w ogóle. W ogóle jest najlepiej. No dla mnie to jest, ja uważam, że najlepiej. Czyli oby więcej takich rzeczy? Oby więcej było. O właśnie, byłam zaskoczona dzisiejszym, naprawdę zaskoczona, bo akurat to lubię.
pana. No, ale to pani portretuje mnie. Życzycie sobie państwo śrubeczka. Powiat ostrowiecki dba o seniorów, czego przykładem jest dzisiejsza inicjatywa Plener Malarski, w którym biorą udział artyści z całego świata. Pod okiem tych artystów nasi pensjonariusze z obydwu DPS-ów malują obrazy w technice, którą zaproponowali państwo prowadzący, obrazy ekspresjonistyczne. Poziom tych prac jest na tyle wysoki, że pani profesor, która prowadzi te warsztaty, wyróżniła kilka, wskazując na to, że widać takie zalążki talentu wśród tych pensjonariuszy. My staramy się, żeby pobyt w domach pomocy społecznej był taki bardzo wartościowy, żeby pensjonariusze nie czuli się tutaj wykluczeni. To nie jest jedyna inicjatywa, którą przewidujemy. Chcemy po prostu otworzyć DPS-y na zewnątrz, otworzyć DPS-y na świat. Chcemy, żeby pensjonariusze tak bardziej wyszli na świat, ale chcemy również, żeby ten świat przyszedł do pensjonariuszy, to co pokazujemy dzisiejszym spotkaniem. Tych pomysłów na przyszłość jest więcej. Będą to liczne wydarzenia w DPS-ach. Po prostu chcemy o tych ludzi jak najbardziej dbać. Międzynarodowy plener Krzemieniec dobiega końca. Jesteśmy u finału. Jutro artyści się rozjeżdżają. Dziś zaprosiliśmy państwa, abyście państwo zobaczyli, że ten czas dziesięciodniowy Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego nie był czasem absolutnie straconym. Poza tym, że oni odwiedzali zakątki naszego województwa, dzięki uprzejmości pana prezydenta dostaliśmy samochód, przyjął patronat nad naszym plenerem. Wszystko się udało zrealizować, ale również oni ciężko pracowali. To, co państwo tutaj widzicie, to jest tylko część w zasadzie tego, co zostało namalowane, bo nie wszystko pokazaliśmy. I to jeszcze nie jest koniec, bowiem oni będą u siebie, jak wrócą do kraju, w domach jeszcze dodatkowe prace malować, które później pokażemy państwu na kolejnym wernisażu w BWA, nie w tym roku, natomiast za 2 lata, jako że te krzemienieckie, no te z tego są za 2 lata. To zapowiedź traktujemy jako zaproszenie. Dla tych z państwa, którzy nie znają Leszka Żebrowskiego, przedstawiam prezes Stowarzyszenia Ogień, pan Leszek Żebrowski, z którym mam przyjemność od 5 edycji plenerów krzemienieckich współpracować, pani profesor Teresa Żebrowska. Leszku, może przedstaw. No właśnie. Proszę państwa, tak. Przede wszystkim powiem, że ta wystawa dzisiejsza ma charakter roboczy. To nie jest wystawa zakończona, to nie jest wystawa z prac, z których artyści są w pełni zadowoleni. To trzeba brać pod uwagę. Ekspozycja również jest daleka od doskonałości, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać, że ten czas nie jest czasem stracony. Jest dużo notatek, zapisek. One mogą być punkt wyjścia do dalszych działań. No i teraz tak, jeśli chodzi o ostrowieckich artystów, to może ją ty ich wywołasz do prawnicy, bo współpracowaliśmy jak zawsze z artystami miejscowymi. No tak, jest to plener międzynarodowy, ale 3 osoby są z Polski, w tym 3 z Ostrowca. Ja chciałabym od razu wyjaśnić, proszę państwa, nie jest to plener ostrowieckiego środowiska plastycznego. W związku z tym nie mogliśmy zaprosić więcej artystów z Ostrowca. Tych artystów musieliśmy wybrać. A więc tak, Zbigniew Sawaryn, który uczestniczył w poprzednich plenerach w Krzemieńcu, artysta płodny, towarzyski, zdolny, władający językami,
kto właśnie został wylądowany, różnymi, wszystkimi, jakimi trzeba w danym momencie, w każdym razie. Artur Bartkiewicz, który jest młodym artystą, świetnym, zdolnym, który zarazem, Artur, zapraszam, który zarazem był takim przedłużeniem mojej osoby na stałe na plenerze. Koordynatorem między mną, no, była miastem. Czyli i działaczem, i artystą. I działaczem, i artystą. No i nie mogło zabraknąć na tym plenerze jednego z najbardziej zasłużonych artystów ostrowieckich, Tadeusz Szybowski. Brawo. Szanowni Państwo, zanim jeszcze Państwo sobie obejrzycie albo coś to teraz jeszcze... Teraz ja jeszcze opowiem o innych artystach, nie o co jest. Dawaj, powie. No, trzeba. Jako pierwsza wymieniona przez Ciebie Teresa Żebrowska. Polska! Polska jednak. Teresa! I teraz, słuchajcie, teraz już nie będzie alfabetycznie, ale dwie panie z Włoch. Alessandra... Bizi. Alessandra Testo Bizi. I Elena De Warda. Zapraszamy. Krystyna Bofianek, która reprezentuje Szwecję, chociaż Polska i też jest nie. Tak. Ale jeszcze Helga Santel, która przybyła do nas z Niemiec. Tatiana i Kietłana z Ukrainy, to jest Krzemieńca właśnie. Prosimy, łatwo je poznać po charakterystycznym ubiorze. I teraz, żeby nie było tak, że ja tylko z kobietami lubię pracować, to mamy dwóch artystów z Bułgarii. Pana profesora Uniwersytetu w Szumem, Walerego Szakalowa. Stefana Duszkowa z Sofii, który wygląda jak Sycylijczyk, ale jest... No i Sasza Antes z Serbii. Czy o kim zapomniałem? Nie. Ale cieszę się, że jest wśród nas dzisiaj również uczestniczka ubiegłorocznego pleneru. Przedstawicielka i środowiska ostrowieckiego, i środowiska artystów z Luksemburga. Pani Lidia Markiewicz, zapraszamy też. Cieszymy się, że jest z nami. Wiemy, że żałuję, że nie mogła uczestniczyć w tym plenerze, ale może jeszcze się... Ja nie wiem, czy Państwo, przepraszam, pamiętacie, ale pani Lidia Markiewicz miała u nas indywidualną wystawę w biurze wystaw artystycznych w Ostrowcu. Stąd kontakty właśnie z plenerem krzemienieckim, z Stowarzyszeniem Modin, z nami wszystkimi. Także reprezentuje Krzemieńców z Biura Wystaw Artystycznych, jak również Luksemburg. Się na plenerach czuję jak ryba w wodzie, a ten był wyjątkowo udany, bo no zazwyczaj na plenerach jest tak, że jest troszkę przypadkowych ludzi. Poziom artystyczny jest zazwyczaj bardzo sinusoidalny, że tak grzecznie powiem. Natomiast tutaj naprawdę z każdą osobą warto było
popracować, pogadać, pogapić się na to, co robi. No zresztą też się czuło, że człowiek też jest pod taką, pod obserwacją. Ale to jest dobre, po to są plenery. A jak oni odbierali naszą okolicę, nasze te tereny? Bardzo fajnie. Co prawda no, Ostrowiec jednak wiadomo, że nie jest to ani Floryda, ani Mediolan, ani nawet Sofia. Natomiast widzieli tutaj bardzo dużo pozytywnych stron tego. Miejsce tego pleneru, jak na plener miejski, wybrane było optymalnie. Tu miejsce do pracy, dzięki pogodzie też, było super. Naprawdę tutaj można było spokojnie i fajnie pracować. A to było to okręgi pałacu tutaj? Tak, my żeśmy tu urzędowali w tej... w tym pomieszczeniu, a w większości na tarasie przed nim, bo dawało się pracować. Bardzo fajnie. Czy artyści, mówisz często, że artyści mówią jednym wspólnym językiem? Nie, to jest absolutnie nieprawda. Wspólnymi językami mówimy po kolacji przy winie. To wtedy jest pełna zgoda na ogół. Natomiast nie, to właśnie też wartością tego pleneru jest, że są tutaj osoby naprawdę krańcowo różne, z różnych bajek artystycznych.